Okej, witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu skupimy się na nodzie, który jest dosyć dziwny, a który zajmuje się niczym innym jak tylko mapowaniem UV. I nie jest to samo mapowanie UV, ponieważ aby ono działało, musi być wcześniej zrobione prawdziwe mapowanie UV. Natomiast działanie tego noda opiera się na takiej śmiesznej rzeczy, mianowicie można poteksturować obiekt już po jego wyrenderowaniu. Dobrze słyszeliście. Właśnie o to chodzi, że to jest takie trochę tricky, więc pokażę może o co chodzi. Na początek dodamy sobie do sceny kostkę i ta kostka będzie poteksturowana z mapowaniem UV. A więc na początku w trybie edycji rozwinę jej siatkę w mapowaniu UV, uzyskując na każdej ścianie pełne rozwinięcie. Teraz do tej kostki dodam materiał, który będzie zwykłym materiałem, oraz teksturę. Ta tekstura będzie obrazkiem, a więc wybiorę sobie stąd Image or Movie i nacisnę guzik New, co spowoduje, że będę mógł zrobić nowy obrazek, na którym chcę mieć UV Test Grid. W tym momencie dostaję nowy obrazek, na razie on się tutaj nie dodał, ale z listy mogę ten obrazek wyjąć i go dodać. Jest to ta typowa dla Blendera siatka do mapowania UV. Z tym, że chciałem mieć bardziej kolorową siatkę, w związku z tym kliknę sobie na Color Grid. No i teraz mam taką ładną siatkę i o taką właśnie chodziło. Teraz jeżeli wyrenderuję sobie scenę, to widać, że moja tekstura jest już nałożona na górną ściankę, ale ponieważ mamy cały czas płaskie mapowanie w koordynatach flat, tak jak to tutaj widać, to jest projekcja płaska, koordynaty generowane, no to aby tego nie było, muszę zmienić sobie mapowanie na UV, no bo przed chwilką rozwinąłem siatkę kostki na koordynaty UV. I teraz mam już wszędzie elegancko pociągniętą teksturę, dodam jeszcze światło, no i mam kostkę. Ta kostka jest poteksturowana zgodnie ze współrzędnymi UV, tekstura jest nałożona jednakowo na każdą ze ścianek. No i teraz tak, chciałbym czasami taki render zapisać sobie, no i potem coś z niego jeszcze zrobić. I może w tym momencie, gdyby to był na przykład film albo jakaś skomplikowana animacja, okazałoby się, że nagle w kluczowej chwili trzeba zmienić teksturę na obiekcie. Ponieważ ten obiekt jest prosty, to nie wydaje się to wielkim problemem. Ale gdyby to był problem na przykład z postacią ludzką albo z samochodem, tam gdzie tekstury są nakładane w bardzo skomplikowany sposób w mapach UV, to wtedy mogłoby trochę zaboleć. No i właśnie, jeżeli mam taki render, a potrzeba zmienić na nim teksturę, to w tym momencie pozostaje tylko złapać się za głowę, ewentualnie powiesić na suchej gałęzi, załamać ręce i powiedzieć, że się nie da. Na szczęście się da. No i teraz, aby zmienić teksturę na takim obiekcie, już po zrobieniu materiału, po rozwinięciu UV, chciałbym tylko dodać jakiś inny obrazek, już po wyrenderowaniu nawet. Z pomocą przychodzą mi właśnie wtedy nody. No i aby takie nody wykorzystać na początku, trzeba do sceny dodać w render layers tak zwaną informację o koordynatach UV. A więc otwieram sobie panel narzędzi o nazwie render, wyciągam moje render layers i tu w tych wszystkich opcjach, które mogę wyeksportować, czy też w opcjach określających informacje, które mogę wyeksportować do sceny, zaznaczam UV. Teraz trzeba przejść do nodów. Jeżeli przejdę do nodów, włączę sobie Use Nodes, mam oczywiście swoje render layers, mam nod kompozytowy, renderuje się wszystko bez żadnych zmian. Natomiast w tym moim render layers, w tym nodzie, mam jeden z wyjściowych parametrów, to są właśnie koordynaty UV. Jeżeli dodam sobie Viewer, to mogę zobaczyć, jak takie koordynaty wyglądają. One wyglądają, o, zaraz zobaczymy, w taki sposób. To są jakby współrzędne tekstury na mojej kostce. Oczywiście tam, gdzie tekstura zmierza w kierunku X-a, tam jest kolor bardziej czerwony, tam gdzie w kierunku Z bardziej niebieski. One się wszystkie ładnie mieszają, tworząc takie ładne gradienty. Mogę teraz wykorzystać te dane, te współrzędne tekstury, do zmapowania tekstury zupełnie innej, na tym samym obiekcie. I teraz robię to w ten sposób, że należy sobie wczytać jakąś teksturę, a więc wczytam zwykły obrazek z dysku. Weźmy sobie może jakąś teksturę, na przykład desek. To mogą być jakieś tego typu deski. OK. Zwykła teksturka desek, nic nadzwyczajnego. Może w backdropie ją pokażę, o tak wygląda. I teraz tak, potrzebny jest mi nod o nazwie Map UV. Ten nod znajduje się w grupie Distort, a więc jest to pewnego rodzaju deformacja informacji, którą dostaję z renderowania, która później przechodzi dalej. Ten nod ma tylko dwa wejścia. Jednym z nich jest obrazek, a drugim mapa UV. Mapę UV biorę sobie stąd, czyli z moich render layers, natomiast obrazek biorę z obrazku wczytanego z dysku. No i teraz mam jeszcze parametr taki jak alfa, który określa przezroczystość krawędzi, ale tak naprawdę, aby to wszystko działało, muszę ten nod zmiksować z oryginalnym obrazkiem, który otrzymałem z render layers. Mogę mieć także zapisaną informację w pliku AXR, na przykład wielowarstwowym, więc zamiast render layers miałbym po prostu image z plikiem AXR i stamtąd mógłbym taki obrazek sobie wziąć, nawet z głębią, gdybym potrzebował. Tak czy inaczej,
Potrzebne mi są tutaj dane UV, więc na razie muszę zachować sobie jakieś powiązanie z moją oryginalną sceną. No i teraz, jeżeli będę chciał zobaczyć, co wychodzi, to podłączam ten mój obrazek do viewera. No i na razie się nic nie dzieje. Chwilę to trwało, zanim się wyrenderował, i mam teraz mój obrazek poteksturowany w całości za pomocą drewna. No i teraz, aby tego typu zmiana tekstury działała i była bardziej kontrolowana, mogę dodać sobie jeszcze jeden rodzaj noda, który już znamy, który nazywa się Mix, mikser po prostu kolorów, obrazków. I ten nod ustawię sobie w tryb Overlay. Jeżeli ustawię go w tryb Overlay, to mój oryginalny obrazek mogę zmieszać z tym moim otrzymanym właśnie z noda, no za pomocą na przykład mieszania pół na pół, i dostaję wtedy wynik, który wygląda w ten sposób. Na razie może nie wydaje się to zbyt spektakularne, ale tutaj już gdzieś mam informację o tej teksturze drewna. Na razie tylko ją delikatnie domieszałem. Jeżeli będę teraz kombinował tutaj i zmieniał, to mogę spowodować, że będę miał tego drewna coraz więcej, aż w końcu zostanie jakiś taki bardzo kontrastowy, bez sensu, lekko obraz. Aby to wszystko dobrze działało, muszę także przemnożyć alfę, ponieważ jak widać, tutaj na krawędziach pojawiają się takie bardzo ostre schody. Jeżeli powiększę, to widać, jak to się zachowuje. Jeżeli przemnożę alfę i odpowiednio skoryguję parametry alfa w moim nodzie, no to wtedy jest szansa, że to będzie lepiej wyglądało. Patrzę teraz, jak to wygląda. Musimy poczekać, aż się przeliczy całe teksturowanie. Teraz może zająć dużo czasu. Widać, że teraz jest trochę gorzej, ponieważ moja tekstura stała się całkowicie przezroczysta na krawędziach. No to jest właśnie jakby możliwość dawana przez Blendera tam, gdzie bym musiał się troszeczkę pobawić, dostosować do systemu. Przecież jak alfę troszkę zmniejszę, to będzie lepiej. Znowu czekam, aż się przeliczą wszystkie nody. No i to jest sposób na to, aby jakby po fakcie poteksturować obiekt teksturą, która pochodzi z innego pliku, mimo tego, że całe renderowanie zostało już zrobione. Teraz puścimy sobie jeszcze wynik działania tego noda do noda kompozytowego i popatrzymy, jak to wygląda na renderze. Wciskamy F12, to jest oryginalny render i teraz się liczy przetwarzanie tekstur i została dodana tekstura, obiekt zrobił się troszeczkę ciemniejszy i ma tutaj jakąś domieszkę. Efekt jest subtelny i nadaje się tak naprawdę tylko do lekkich poprawek, na przykład gdyby czyjaś twarz miała być poplamiona albo z, powiedzmy sobie, większymi szarościami, ewentualnie z jakimiś dodatkami, które by powodowały, że ona będzie delikatnie zmieniona, to ta metoda się nadaje i można uniknąć wtedy jeszcze raz renderowania całej sceny. No i to jest główne zastosowanie tego noda. Na razie na szczęście nie musiałem go używać, ale gdyby kiedyś w trakcie robienia filmu ktoś przyszedł i powiedział, że słuchaj, no, ten niebieski kolor musi być trochę bardziej zielonkawy, no to wtedy niestety trzeba to wykorzystać. Ok, dziękuję.